No siemanko widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, już w Kiedy czwartym wiozłem do chyba. tego szpitala moją drugą żonę? Okej, okay, odcinku z Nigdy nie Dying Lighta jechałem tak szybko. dwójeczki, ściszę sobie tutaj tą Mojej rozmowę. obecnej już od miesiąca. No i Masz co? dzieci? Musimy iść Tego nie udało się uratować. do szpitala, tak? A poza nim o żadnym więcej nie wiem. Dobra, ostatnio tutaj nam Przykro wybiegł mi. zombie, ale tutaj W widzę, że już porządku. go nie ma. Kto normalny chciałby, żeby jego Okej, dziecko okay, dobra, oglądało czyli taki tędy świat? musimy iść, tak? Najprawdopodobniej. O, są wyjce. Są wyjce. O, czemu one chcą krzyczeć? Nie, proszę cię. Dobra, nie krzyknęły. Ale było naprawdę close. Nie wiem dlaczego, ale one tutaj, jak byliśmy na tym dachu, to nas słyszały. No dobra, moi drodzy, witam. Witam jeszcze raz serdecznie. Moi drodzy, lecimy. O, znowu powtarzam, moi drodzy, sorry. Lecimy do szpitala. Po nasze. Jak to się nazywało? Po. Nie inhibitor, tylko. Kurczę, jak to było? Były inhibitory i co jeszcze było? Biomarker, o właśnie, idziemy po biomarker, tak jest, dokładnie. Ja tu w ogóle mam zejść na ziemię, troszeczkę się boję. Mam nadzieję, że tutaj nic mnie nie złapie, ale dobra, nie wygląda na to. Także dobra, lecimy tutaj sobie. I próbujemy wejść do tego Pośpiesz się, szpitala. Aiden. No już idę, Musimy już idę. pomóc. O, przerwałem rozmowę. Sorry, sorry. Zamek zepsuty. Oj. Spokojnie. Znajdź stary autobus. Autobus? W godzinę zero w szpital uderzył autobus. Przebił ścianę. Można przejść przez niego do środka. Drzwi są zamknięte, więc jest spora szansa, że zostały tu markery. Czekaj. Gdzie jest autobus? Aha, tutaj nawet mi pokazuje. Dobra, spoko. Aha, ale jest też pełno zombie. Siema! Uuu, ich jest więcej niż myślałem. Dobra, rura. Szybko, otwieraj to. Szybko, bo idą. Fuck, to nie był dobry pomysł. Jestem przy głównym fuck, fuck, wejściu. Fuck, fuck. Idź, idź, idź. Opatrzyłem ci bezpieczne przejście. Czekam do Dobra, rządy. idą tutaj. Pozabijajmy sobie trochę tych zombiaczków. A, to są zwykłe jakieś takie leszcze. Wow, jak się rzucił na mnie, dobra. Troszeczkę walki na wstępie, żeby nie było nudy. Proszę bardzo. Ała! Aha, broń mi się skończyła. No to spoko. Nie wiem, czy się za bardzo nie poczułem tutaj, wiecie? Dobra, stamina. Załaduj się. Ej, szybkie one są w sumie. Dobra, koniec staminy. Tutaj jeszcze jest jakaś? Wow, ciąłem mu ryja. A ona się zbugowała. Ty, to są rzeczy do przeszukania jeszcze, dobra. Aha, skąd jeszcze idzie do mnie? Tu się jeszcze jakiś ostał, dobra. Gdzie ja w ogóle mam swoje HP? Chciałbym przeszukać te tutaj. Dobra, boom. Chciałbym przeszukać jeszcze te tutaj torby. Dobra, wreszcie. Ależ jadka tutaj była, moi drodzy. Ależ jadka. Czy my w ogóle znajdziemy tutaj coś sensownego? Dobra, widzę, że znowu coś do mnie idzie, także już spiżdżam stąd. Moi drodzy, przepraszam za mój głos, ewentualnie, jak miałby być jakiś, nie wiem, taki bardziej zamulony, ale jest wczesna godzina poranna akurat, kiedy nagrywam ten film, a muszę go nagrać, no bo po prostu musicie mieć go na 14, prawda? Gdzie? Oj, dobra. Czekaj, ja tu chcę wejść. Wiele z nich, żeby badać leki. Kiedy wszystko poszło się jebać, znaleźli naukowców ochotników. Zapłacili im kupę forsy i co z tego wyszło? Kupa. Aha, spadłem z tego. Zajebiście. To nie jest zły, jesteś jeden, naprawdę. Jesteś kozakiem. No, no niezły budynek, ale no co, taki raczej typowy szpital. Jezus, ale ja myślę, że tutaj nie będzie zbyt bezpiecznie ogólnie. Nie spadaj z tego, proszę cię. Już myślałem. No, takie kręcenie kamerą podczas skoków i w ogóle to nie będzie bezpieczne. Dobra, jesteśmy już u góry. Nice. Gdzie teraz lecimy? Na szczęście na razie jestem z Hakonem, także nie ma za bardzo się o co martwić. No i mam nadzieję, że później też nie będzie zamknięte. Się o co martwić, ale jakoś mi się nie wydaje. No i co zrobisz? Aha, ja muszę otwierać zamki? Jasne, najlepiej kluczem. A jak nie masz klucza?
Hakon, przeszedłem tysiące kilometrów. Sądzisz, że powstrzymają mnie drzwi? Wyluzuj, tylko pytam. Tutaj powinny być wszystkie potrzebne instrumenty, maestro. Maestro, no dobra. Mam trochę złomu. Możesz z tego zmontować wytrychy. Dobra. Czekaj, jak wyglądają moje bronie? Bo ja tutaj widzę, że one są całkiem... całkiem na wykończeniu. To mamy tu, 14, 17. Tą możemy sobie wziąć tu i tą tu. No i niech będą takie poukładane po prostu obrażeniami, nie? Gdzie więcej obrażeń zadają. I 5 złomu potrzebuję do wytworzenia wytrychu, spoko. No to zrobię sobie, nie wiem, z 5 nawet sobie zrobię. Aha, bo to się tworzy po 2. Dobra, to dawaj 10. No, normalnie. Czekaj, jak się używa apteczki? O, dobra, tu mam, dobra, ha. Bo ja mam tak trochę mało życia. Bym się wyleczył troszeczkę. Bo ta walka to mnie tam troszeczkę... Ile teraz mam? 100 na 100, dobra, nice. Dobra, otwieranie zamków. To znamy. Zamek łatwy. Także zobaczmy. Czekaj. Dobra, może jednak nie pamiętam, jak to się robiło? Aha, muszę klikać, tak? No i proszę bardzo, jest zamek otwarty. Także rzeczywiście był łatwy. O, nie kłamałeś. Znasz się na rzeczy. Nie miałem wyjścia. Musiałem się znać na rzeczach. No, to nie tak, że jestem jakimś złodziejaszkiem. Dobra, czy znajdę coś tutaj? Oczywiście, że znajdę. O! Atakuje mnie już ta choroba wstrętna. Co jest? Dobra, lecimy tutaj. No i mam nadzieję, że coś fajnego tutaj, kurczę, znajdziemy poza tym naszym biomarkerem. No bo wiadomo, biomarker. Jak on tu wskoczył, co? Tędy wszedł? Okej, i teraz tu? A, stamina! Ale dobra, jakimś cudem się wspiąłem. No, biomarkerem, ale tutaj ja bym, wiecie, też nie pogardził jakimiś innymi fajnymi rzeczami. Gdzie? Tutaj? Jezus, to nie jest taka ciężka, to nie jest taka łatwa droga. Tutaj naprawdę tej staminy trzeba mieć dosyć sporo, żeby dawać radę. Szlak. Dobra, tu nic nie ma. I co, znowu sobie nie poradzisz? A, ty jesteś popierdółka. Pomożesz? No pomogę ci, pomogę. Robili na mnie eksperymenty, także jestem Hulkiem jebanym. A jednak nie. Ty, w ogóle noc się zrobiła już taka... Patrzcie, jak tam jest ciemno, widzicie to? Ciemna strefa przed nami, bądź cicho. Jaka strefa? Czemu ja mam to otwierać? No i co? Ej, tu są jakieś te dziecięce zabawki. Tutaj też może były eksperymenty na dzieciakach robione. No bo to w końcu szpital, nie? I to szpital GRE, niezwykły szpital. Ej, Dinochu! Ej, ten babejden! Ej, Di! Mia? Ej, Di, gdzie jesteś? To bardzo zły pomysł, Mia. Gdyby był dobry, byłoby nudno. Co ty robisz? Mia, nie po ścianie! Nie gadaj, daj łapkę! Oho! No nie ma tutaj tych łapek. Dobra, czyli miejsce bardzo podobne do tego, które już pamiętamy. Ta. Na pewno? Szczerze. Powiedzmy mu. Kiedyś w takim byłem. W placówce GRE? No, jest parę takich w mieście. Miałem wspomnienie. Osoba, której szukam, to Mia, moja siostra. Był tu niejaki Waltz. Sam nie wiem, mam straszny mętlik. Wyparłeś to z głowy. Jak ja moją trzecią żonę.
A infekcja z pewnością tu nie pomaga. Luz, znajdziemy marker i znikamy. Ej, ale czy szpitale GRE są tylko w... Dzięki. Tutaj w Villedor, czy w tym mieście, czy są gdzieś jeszcze jednak? No bo skoro są tylko w tym mieście i nigdzie więcej, to co my... Tak naprawdę byliśmy cały czas tutaj? I co? I błąkaliśmy się po pustkowiach bezsensownie? O kurde, co jest? No nie, to pamiętacie tunel z pierwszego odcinka? To są właśnie Śpiące te same... Tak. Śpiące królewny. Jakoś musimy się przemknąć. Kucaj i ruszaj się powoli. To cię nie zobaczą. No dobra. Jak się zbliżysz, to po tobie. Ja, to jest najbardziej stresujące, nie? Jak muszę być cicho, bo coś mnie... pewnie to wiesz. Bo coś mnie czapnie. Najgorzej, najgorzej, fest. Czy ja już będę kłócał? Aha, to jest w ogóle scenka, tak? No nie, dobra, jednak nie. Dobra, lecimy dur. Lecimy, lecimy tędy. 38 metrów mam, tak? Ej, jak tu jest ciemno w ogóle! Tragedia! Czemu on się budzi? Nie budź się, gościu. Tędy ja mam przejść? Ej, gdzie? Gdzie on poszedł? Ej, sorry bardzo. Jak za Hakonem, jak tutaj nie ma przejścia? Tędy? A, tędy, dobra. Dalej tutaj są? No są. Okej, 28 metrów. Czyli pójdę sobie gdzieś tędy. Pod biureczka, pod biureczka. Pod biureczkami się chowamy, także... One wtedy tym bardziej nas nie widzą. No dobra, i rura! Aaaa! No, węszą, węszą tutaj. Mają taki pasek, widzicie? O, ten też ma pasek. Do obudzenia się. No ale dobra, na szczęście przeszliśmy. I jesteśmy bezpieczni. Możemy już tutaj sobie chyba latareczkę włączyć. O Jezus, co to jest? Jakby się paliło. Co to? Chemia. Paskudne gówno. Kiedy GRE straciło kontrolę, a ciebie to nie rusza w ogóle. Zaczęło spryskiwać tym syfem całe miasto. Świetnie na tym wyszli, co? A my tu idziemy właśnie, dobra. To mogę przeszukać? Mogę! Dostanę te guldeny? Dokładnie tak. O, na dole też są. Haha. Także tutaj nie mogę spać tym bardziej. O, czekaj, jeszcze to mogę przeszukać. Dobra, nice. Proszę, nie spadnij, Aiden. Obudziłem ich. No ale dobra, chyba tutaj jestem bezpieczny po tej stronie. Kurczę, jest tu pełno jakichś fajnych takich rzeczy. Patrzcie, tutaj są jakieś leki, jakieś nie wiadomo co. Ja nie mogę tego zebrać. Co to jest? Pigmenty? Będę mógł coś farbować? Słuchaj, ten koleś, o którym mi mówiłeś, jak on się nazywa? Walt? Tak. Dlaczego o nim wspomniałeś? Bo pamiętam, że prowadził jakieś eksperymenty. Nie tylko on się tym zajmował. Było więcej miast jak Villedor. O, dobra, czyli... odciętych od reszty świata. Odpowiedź na moje pytanie wielu już... ludzi pracowało nad szczepionką Aiden. Ale cóż... świat jest pełen zjebów. O, tu może być coś fajnego. Co to jest? Asporfina. Jeśli dobrze przeczytałem. Mamy więcej pigmentów. Dobra, dobra. W tą stronę nic. Tu dostanę... Ajajaj. Chciałem przeszukać. Mi nie dali. No dobra, czyli było więcej miast jak Villedor i więcej tych... Szpitali. No ale jednak mimo wszystko chyba... to właśnie Waltz robił na nas eksperymenty, nie ktoś inny. Jest niestabilna. Dosyć wysoko. Dajesz. No dobra. Oo. Nie, nie, szybko, biegnij do niego. O, fuck.
O kurde, coś się obudziło. Słyszycie te ryki? Żyjesz? Ej, no come on, nie jest tak wysoko. Nie wejdę tam? Do niego? Wespniesz się? Tak, daj mi chwilę. Dobra. Całe szczęście. No bo nie chciałbym się rozdzielać mimo wszystko. Czekaj, którędy będzie? Och, tędy? Będzie najoptymalniejsza droga? No serio? Stamina tak szybko mi spada? Nie dam rady. Czekaj. No to nie damy rady. Mam pomysł. Pamiętasz koktajl, który dałem ci wcześniej? W warsztacie dziewczyn. Inhibitor. Właśnie. Spadłeś na pierwszy poziom. Mieści się tam magazyn GRE. Mhm. Poszukaj biało-zielonych skrzyń. Biało-zielone skrzynie. Być inhibitory. Jak weźmiesz kolejną dawkę, to powinno ci starczyć sił. Okej, czyli musimy zebrać inhibitory, no dobra. Ale to na pewno nie będzie łatwe. Ja pierdzielę, no. No puść się tego, gościu. Musimy iść tutaj. Widzę, że mamy... ten... taki wskaźnik, gdzie... Mamy towarzystwo. Przemieniać. O nie, najgorzej. Idź do mnie! Dobra, coś go pogoniło. Mam nadzieję, że już tutaj nie wróci. Ja pierdziula, mam bardzo taką nadzieję, że tu nie wróci. Spróbuj go ominąć. No na pewno nie będę starał się iść razem z nim. Dobra, gdzie są te inhibitory? 8 metrów po prostu, ta? Ale mimo wszystko, gdzie on pobiegł? Tutaj? Nie mogę tu wejść. No dobra. Znaczy nawet bym nie chciał. Dobra, mamy jakieś rzeczy do przeszukania, także... O, części elektroniczne? Ej, albo mi się wydaje, albo to jest całkiem rare loot. Dobra, wejdźmy tutaj. Tutaj zablokowane od środka, no pewnie, że tak. A nie mógłbym, nie wiem, tej szyby wybić, przejść przez tą szybę po prostu. Byłoby łatwo i przyjemnie. Aha, i tutaj mamy... Tutaj mamy... zombie, ta? No dobra, spróbujmy. Spróbujmy w takim razie. Czekaj, wejdźmy tutaj. Gdzie mamy następne te? Tutaj jest chyba jakiś stołek, pod który możemy wejść. Czy coś się tam rusza? Nie, dobra, chyba mi się wydawało. Ale te dźwięki jeszcze tego przemieńca mnie stresują strasznie. Dobra, jesteśmy tutaj. Gdzie dalej? Tędy? Tędy gdzieś? Coś tu jest! Jakiś jeden z nich się rusza. Dobra, 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 rura po prostu tutaj, w tą stronę. Dawaj, 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 dawaj! Dobra, czy tutaj już jestem bezpieczny? Wygląda na to, że tak. Jak ten zarażony cię znajdzie, to po tobie. Dobra, nie znajdzie mnie, gierka tak nie jest zaprogramowana. Mam przynajmniej nadzieję, że nie mam tutaj żadnego ograniczonego czasu. Jo pierdziele. I teraz już wiecie, czemu ja się boję tak tych przemieńców. To są jakieś totalne, naprawdę pojebańce, których się nie da normalnie powstrzymać. Nie. O kurde. A skąd on wie, że ja tu jestem? Teraz? Teraz mam jakieś wizje? To chyba niezbyt dobry moment. Boję się, Mia. Jestem młodsza od ciebie. Przestań tchórzyć, Eddie. Doktor może nas zobaczyć. Nie, zresztą by musiał nas złapać. No chodź, nie wycofuj się. Mhm. Czyżby to mnie zmotywowało? Tak jest. Dobra, szybko wchodź tam, zamykaj za sobą drzwi, bo mnie złapie przemieniec. Już, zamykaj.
Ach, hiena, naprawdę, masakra, masakra. Ale już nie słyszę. Już nie słyszę przemieńca. O, dostałem info, że jest. Takiego czegoś muszę chyba szukać, ale to jak widać jest już z. No, otwarte po prostu, nie? Chciałem powiedzieć, zeksplorowane, nie wiem czemu, ale no. Dobra, mamy tutaj. Czy tylko jeden? Chyba niestety tylko jeden. Dobra, no to dawaj, otwieraj. I co tutaj mamy? Mydło? Porządne buty. Mydło, żywica i inhibitor. Dwa inhibitory nawet. Trzy inhibitory nawet, dobra, okej. Trzech inhibitorów, dobra, możemy iść w życie albo w staminę. I odblokowywać nowe umiejętności. Dobra, nice. I potrzebuję teraz dać wytrzymałość, tak? Dobra, mamy to. I mogę teraz coś odblokować tutaj? Jeden punkt parkouru. Aha, dobra. Użyłem inhibitora. Czyli inhibitory zwiększają mi staminę i życie, ale różne umiejętności odblokowuję za pomocą punktów parkouru albo walki. Okej, okej. Już kumam. Wszystko. A tutaj coś jeszcze znajdę? Jeszcze w ogóle, moi drodzy, dostałem te, prawda? Weźmy w inwentory. Dostałem jakieś buty. Aha, one już mi się od razu założyły, tak? Plus 1,5% PD do walki. Minus 4,7 koszt wytrzymałości broń biała. Redukcja obrażeń 1,5% obrażenia. Broń jednoręczna 4%. No dobra, czyli tutaj w ogóle mamy najróżniejsze w ogóle. Najróżniejsze takie. Wiecie, jakby to powiedzieć. Mogę tutaj wejść? Nice, mogę, tutaj coś jest. Pigmenty, aha, no to nie za wiele. Możemy tutaj najróżniejsze kombinacje tych buildów takich, można powiedzieć, robić. I dzięki temu możemy w najróżniejsze sposoby grać. Czyli albo bronią jednoręczną, albo dwuręczną, albo nie wiem, coś jeszcze innego. A, nie udało się. Dalej nie jestem w stanie. Czemu on się nie odzywa? Dobra, dobra, no jednak jest, już się przestraszyłem. No, dawaj, dawaj wyżej. I teraz skok. Dobra, udało się, na styk. Gdzie on jest? Niby. Dobra, mamy rzeczy do przeszukania. Tutaj też coś jest. Szufladka. O, proszę bardzo. Ej, fajne rzeczy tu są, dobra. Dobra, dobra. To ja tutaj chyba zostaję. Ja to sobie zeksploruję. Czy gdzieś jeszcze są takie szufladki przyjemne, przyjemniackie? Oczywiście, że tak. A co to jest? Bransoletka? I po co mi bransoletka? Może sam będę mógł wytworzyć ten... taki biomarker. Chociaż wątpię, że tak się będzie dało. O, tutaj są kolejne szufladki. Przewody. Nie, to wszystko brzmi jak naprawdę mega dobry loot, nie? Ja coś czuję, że mi się to mega przyda w przyszłości. Dobra, czekaj, stąd przyszedłem, tak? No i tutaj jest hakon, dobra. Dawaj. Trochę czekałem. Jak się czujesz? Zarażony, ale nie zrażony. Niezła gra słów. To dobrze. Przepraszam cię za to. Co? Niby za... O, chyba nas... Chyba nie właśnie jest to... za to, w imieniu dziwek, bandytów. Chyba nie jest to zbyt przyjemne. Mianuję cię mieszkańcem Villedor. Co? Przemieniam się. Przemienisz się. Biegnij do światła, szybko. O, w pizdę. Gdzie jest światło? Biegnij. Gdzie? Dobra. 30 metrów. Skąd nagle się tu wzięły teraz zombie? No zarąbiście, gierko. Zarąbiście, fenomenalnie. Wręcz. Wow! Ja pierdolę! Szybko, rura! Którędy, 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 gdzie? Yeah, nie mogę. Tylko nie on, tylko nie on, tylko nie on. Zombie na mnie skoczył, kurde. Wypadł do środka z powrotem. Mówiłem, że to szybkie skurwysyny. Ja nie mogę.
No to nie była zbyt... Uwaga! Nie wyjdzie? Ale przecież to nie jest światło UV, tylko światło dzienne po prostu. Czy to się jakoś łączy? Ja się nie znam w sumie. Znaczy, no są promienie UV, nie? Od słońca i tak dalej. No dobra. Nie chciałem zostać pielgrzymem. Może ma to sens. Ale inne zombie są w dzień też. Tak wyszło. Przemierzyłem cały kraj w innym celu. Szukam siostry. No ale to chyba tylko te najsłabsze. Co zrobisz, kiedy znajdziesz siostrę? Zamieszkamy gdzieś razem. Zamieszkamy gdzieś razem. Gdzieś w spokoju. Przyda się po tym, jak się zaraziłem. Dokąd pójdziesz? Wszędzie będzie lepiej niż tu. To niezbyt ambitnie. Gdzieś, gdzie nie boją się pielgrzymów. To też ważne. Miło byłoby nie musieć się ukrywać. Będę łowił ryby. Brzmi dobrze. Cóż, ja mam konkretny plan. Wyglądasz na kogoś, kto ma. No dawaj. Chcę mieszkać nad oceanem. Wiesz, tam podobno jest łatwiej. Chcę się nauczyć surfować. Trafiłeś na jakieś stare pocztówki? Nie śmiej się z moich marzeń. Wiem jedno. Muszę opuścić to miasto. A ja mam ci w tym pomóc. Zabija mnie. Zabija od środka. Pomożesz mi? Ocean jest daleko stąd. Jesteśmy zarażeni, zresztą ludzie boją się pielgrzymów. Nie chcą nas. Jebać ich. Pomogę ci z nimi. A ty pomożesz mi na szlaku. Znasz trasy. Wiesz, jak przetrwać na zewnątrz. Co myślisz? Razem będzie nam raźniej. Co ty na to? Zobaczymy? Zobaczymy. Muszę się skupić na swoim celu. Więc na razie... Nic z tego. Rozumiem. Okej. Co do celu... Sytuacja jest taka. Po śmierci dowódcy SPC-y odcięli przejście do centrum. Nie chcą, żeby morderca uciekł. Mhm. Żeby przejść, musimy być sprytni. Wiem, kiedy zmieniają wartę. To jest nasza szansa. Dobra, zbiorę czyli to, co będzie potrzebne. Mamy problem, żeby się przedostać do miasta. Sprawdzę nasze szanse. A ty rozejrzyj się. A przypominam, w mieście jest rybie oko i... Pokażę ci coś. I jakaś tam babka, z którą mieliśmy się spotkać. Nie pamiętam dokładnie. Kurczę, jak ona się nazywała? Nie no, nie pamiętam. Wow, ile lutu! Coś fenomenalnego! Typa, i mam nowe zioła. Lawendę. 2-1-5. Dobra, stąd wszystko chyba. Gdzieś po drugiej stronie jeszcze są rzeczy. A może pójdziemy sobie z powrotem, co? Do naszego koleżki. Gdzie było to wejście? Możemy wejść to z powrotem? Oho, już mi się coś odpaliło. Aha, to są tylko kryjówki. Dobra to. Wypadł mnie stąd. Aha, i teraz pokazuje się nam taki licznik, jak się przemieniamy. Także spoko, będziemy teraz mieli wszystko monitorowane dzięki temu biomarkerowi. Także mega spoko. Oj, widzicie? Są zombie na świetle dziennym. Ale to są chyba te takie najsłabsze, te takie, wiecie, co ledwo co w ogóle chodzą. A te mocniejsze, czyli wirale i, kurczę, przemieńcy niestety. Nie, gdzie jadę? No Aiden, coś ty odwalił teraz, no. No nie, nie chciałem tego zrobić. No nie. O, god damn it. I to jest pierwsza śmierć? Bo opuszczono obszar misji? Ja pierdzielę. Odrodzenie. Dobra. No nie wiem, czemu się złapał tej liny, no. Strollował gość. Masakra. A ja tutaj... A wszystko miałem polutowane, no nie. Dobra, muszę to szybko jeszcze raz zlutować. No i po prostu wydaje mi się, że te lepsze zombie, one wychodzą po prostu w nocy, nie? A te słabe to po prostu se łażą cały dzień, no ale w zasadzie to praktycznie w ogóle nie zagrażają nikomu, także...
Także no, nie ma problemu. Dobra, szybciej poszedł jako, szybciej poszło to jakoś to lutowanie niż wcześniej. Także lepiej dla was. No już nie chcę stąd nigdzie wychodzić. I nie chcę tutaj wchodzić, bo ja po prostu zszedłem z tej krawędzi. Z tej krawędzi zszedłem i on się automatycznie złapał tej liny, debil. No ale dobra, co masz nam do pokazania? Przyda ci się. Obejrzyj sobie miasto. Lornetka! Sporo miejscówek, które warto odwiedzić. Okej, lornetkę mamy, let's go. Jak się odpala lornetkę? Dobra, musimy namierzać. Wciśnij B, aby jej użyć, dobra. B. I musimy... O, dobra, mam coś. Widzisz kościół? To tam wyjce chciały nas dopaść. To centrum dzielnicy. To? To jest kościół? Aha. I to tyle? W całym mieście są tablice z informacjami o zaginionych. Jedna jest koło kościoła. O! Może jakimś cudem znajdziesz tam coś o twojej siostrze? To jest dobra myśl. A jeśli nie, to po prostu baw się dobrze. Świat już się skończył, nie? Gorzej już nie będzie. Odezwę się, kiedy ogarnę temat. No dobra, w takim razie. Okej. Okay. Aha, odblokowałem mapę. I odblokowuję tutaj kolejne te, ta? Kolejne... kolejne miejscówki po prostu przez tą... przez, no moi drodzy, przez lornetkę. Jesteśmy w Houndfield, a tutaj mamy Trinity, mamy Horse House, Horse Hall i mamy Quarient. Okej. Okay. A tutaj mamy... Aha, okej. Okay. To jest chyba... To jest chyba miasto, do którego mamy dojść? Tak mi się wydaje. Nie wiem. Na razie jesteśmy tutaj. Także spoko. Witaj w Villedor. Dobra, to są punkty jakiegoś odpoczynku, schowek i tak dalej, lornetki, dobra, wiatraki, które pozwalają aktywować nowe bezpieczne strefy, dobra. Pomieszczając się po mieście z nimi spotkań, w ramach spotkań możesz pomóc mieszkańcom Villedor w zamian za punkty doświadczenia i różne nagrody. Dobra, na pewno będziemy z tego korzystać. Tryb współpracy. To mnie nie interesuje, no bo my tutaj robimy jednak fabułkę. Także solo gramy sobie póki co oczywiście. No, dawaj, wbijaj tu, wbijaj, 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 wbijaj. Dobra, jesteśmy na dość wysokim punkcie. Czy ja stąd mogę użyć sobie lornetki? I coś... O, patrz, mam kolejny wiatrak. Tam jest chyba kolejny. Ale nie, nie wiem, jest za daleko, nie mogę go odblokować. O, tu jest coś też. Tutaj coś jest. Nieznane miejsce. O, coś tam... Coś mi łapie, no. No, come on. No, nie złapie mi tego. Dobra, mniejsza z tym. Czy coś po tych stronach jest? O, dobra, mam kolejny wiatrak. Póki co to same wiatraki tutaj widzę. A tam co jest? Wiatrak wiśnia. Czyli kolejny wiatrak. Co tam jest? Ocaleniec. Dobra. To chyba tyle, co? Co mamy tutaj do sprawdzenia? Chyba nic więcej tutaj nie znajdziemy. Także co? Poznajdowaliśmy wiatraki. Jak to tutaj teraz wygląda? No mamy pełno wiatraków, tak? Co to jest? Szkoła na dachu, osada, okej. I te wiatraki są czerwone, czyli nie jestem w stanie ich przejąć. Tak, no. Możemy przejąć ten wiatrak i ten wiatrak. No i na pewno musimy iść do kościółka, żeby zobaczyć, czy tam są jakieś informacje na temat Mii. Także moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. Ogarniemy to w następnym odcinku. Oczywiście łapka w górę, subskrypcja, komentarz i miłego dzionka. Elo!